Siemaneczko, witam na kanale. Rozpoczynamy 10. odcinek z serii Zagrajmy w Strażnicy Galaktyki. Generalnie jesteśmy w 6. rozdziale i będziemy właśnie teraz walczyć. Drugi boss w grze. Przed nami raczej dwóch. Oj, niedobrze. Bo nie będziemy walczyć z jednym, a z dwoma. A kogoż my tutaj mamy? Uważaj, Star-Lordzie. Ciekawe, co ten dziumlasty ziemianin tutaj robi, Rosso. Myślę, że się kitra, Garek. Ano, ziemianin zawsze się kitra. Bo wszyscy wiedzą, że ziemiany to chuchra. Ale za to są smaczne. To już co kto lubi. Możemy polubić. Zwłaszcza nagrodę. Hej, cześć. Nie wiecie może, gdzie jest biuro Kosmo? Intuicja mi podpowiada, że szukacie kogoś o ziemskiej proweniencji. Kumam to, kumam. Ziemianie są identyczni. Nie to co wy, bo z was każdy jest wyjątkowy. Ach, do rzeczy, ziemianie. Rzecz w tym, że mogę wam pomóc znaleźć tego, którego szukacie. Wszystkie ziemiany takie samo. Tylko, że ten ziemian ma napis z tyłu. Jak w opisie mówią. Co to za napis masz z tyłu? Kocham Nowhere. Może tam pisze Star-Lord. Jest napis. Brać go! Bracia krwi, dobra. Wynajęto nas do załatwienia ziemianina w kurtce z napisami. Wiele osób nosi kurtki. Tak, ale to ciebie chcę, Lady, więc pośpiesz się, Lady. Czekaj. Lady H, chce go żywego czy martwego? Lady H? Zapłacę wam dwa razy więcej niż Lady Hellbender. O nie, Lady H się nie kantuje. Po troje! Po troje nagrodę! Trzej się portkami, Rosso! Brać ziemia! Na razie chyba nic nie możemy zrobić. Musimy uciekać. Chłopaki są, jak widzicie, niezniszczalne. Możemy porozmawiać? Chodź tu, abyśmy mogli odebrać nagrodę. Brać ziemia! Nie wiem, co tu mamy zrobić w sumie. Może klapniemy, zjemy czogadoga, pogadamy. Lady H mówiła, że szczeka. No nic. Ewentualnie możemy spróbować tutaj tej zdolności. O, dobra, dobra, dobra. W samą porę. Serce mi wali. Hej, mamy równe szanse, też to widzicie. Wcale, że nie. Bo my są niezwyciężeni. No to niezła. Lipa, jesteśmy wszyscy profesjonalistami. Może wypracujemy jakieś... No proszę. No proszę. Peter, no strzelaj! Koniecznie trzeba ich rozdzielać! No, dobra. Rozdziel ich przed strzelaniem, Peter! Kryć się! Razem są za mocni! Jak mam ich rozdzielać? O, dobra, teraz. Okay. Teraz to macie przeklapane! Ta nowa jest całkiem szybka! Odwracaj ich uwagę, Peter! Nie wywinie mi się! Dawaj się! Dobra, teraz tego trochę skubniemy. Ale chłopaki łatwe. Obserwowali nas od lądowania na nowe. Ten dzień zrobił się dziumlasty! O, niestety to wiecie, nie sprawdza się tutaj za bardzo. O, jak dobrze cię widzieć! Obserwowałam cię cały czas, widzę! Uwaga!
Drax, fuck. Ej, widzicie to? To mielarka jest. Nie lubię, jak wrogowie ze sobą współpracują. Teraz jest przepadnie. Daj dobry show! Na wskrót! No to macie przeklapane! Każdy cykl wymaga konfliktu. Uwaga, idą! Uważajcie! No, trzeba ich rozdzielić. Wielomość odpani walczą bez honoru! Ty wiesz, ziemianina, a ja załatwię tego nowego. Drax, Drachu, jak dobrze cię widzieć! Nikt nie rozumie tego nawiązania, Peter! Nie mogą działać razem! Ja to mogę zrobić. Rodzina, interwencja, wpadło osiągnięcie. Nie wiem, z czym jest to spowodowane. A, czekajcie, bo ja tutaj mogę sterować. Kto mnie tak oszołomił? Co się dzieje? No weź, będzie kozak. Zombie atakują ziemię, a jej los zależy od dzieciaków. Oczywiście to zapamiętałeś, ale jak proszę spakuj kanapki, to tylko się gapisz. Będę ostrożny, jak zawsze. Nie tak szybko. Zanim pójdziesz, porozmawiamy o czymś, co chcę ci dać. O dwóch dychach? Nie przeginaj. Powiedzmy, że to spóźniony prezent od taty. Jest na moim łóżku. Przynieś go, a ja ogarnę kuchnię. Retrospekcja razem. Numer 3. Ale powiem wam, że już po ten prezent szedłem, więc nie wiem, czemu to się z powrotem to znowu uruchomiło. Ja tutaj już nie będę klikał w te wszystkie interaktywne obiekty. Aha, czekajcie, tego chyba nie oglądałem. Na sztuce, ale wiem, że ten obraz jest super. Babcia miała duży talent. Ja już po ten prezent schodziłem tutaj. Aha, wiem. Jak go otworzyłem, to się chyba wyłączyła ta retrospekcja druga. Wiedziałam, że pękniesz. Wiesz, co znaczy przyrodzone? To coś jest częścią ciebie. Jak imię. Nim ojciec wrócił w kosmos. O, mamo. Wiem, to wariactwo, a ty w nie nie wierzysz. Ale zaszły zmiany. I musisz mi zaufać jak nigdy przedtem. A to pomoże. O kurde. Wow. Zluzuj, kowboju. Były twojego ojca. Myślałam, że chciał nas tak ochronić, ale są raczej bezużyteczne. Jeśli dzięki nim przekonam cię, kim naprawdę jest, to może nas ochronią. Ochronią przed czym? Ojciec był nie tylko przybyszem, ale także kimś ważnym. A tacy mają wrogów. Co to znaczy, że był ważny? Był królem. Odległego świata. Zwanego Spartax. To hen daleko. On był wielkim przywódcą. A to, jak przejmujesz się innymi, oznacza, że będziesz jak on. Niełatwo jest dowodzić. Ej, czego się dialogi... Twój ojciec chciał nas tak ochronić. Ale minęło 13 lat. I coś się zbliża. Wiem, że nas śledzą.
Mamo, jak chcesz dokończyć grę, to wystarczy powiedzieć. Chcę się mylić, Peter. Naprawdę. Ale będąc synem króla na każdej z planet, będziesz nosił na swoich plecach tarczę do końca życia. Nie brak ci odwagi, ale musisz być sprytny. Może być paskudnie. Wypuszczę Kubricka. Zaraz będę. No kurczę, ciekawa historia. Nawet nie wiedziałem, że nasz ojciec był królem. O cholera. Mega. O kurde. Nie! O cholera. Ej, nie mówcie, że będziemy tutaj grać teraz z tym chłopakiem. Szlać nie mogę chyba, ale... Mamo! Trochę się boję. Wiem, Peter! Ja też! Kurde, bez szans. Trauma na całe życie, nie? Kurde, jaka smutna historia. Co, wracamy do walki? Między młotem a kowadłem. Ej, co z tym bossem? Co to? Ej, mały. Co tutaj robisz? Chcieliście szczęścia, czułe. Prawie was zmordziliśmy. Mówi się zamordować. To jego słowa. Nie ma co być tak mediatrycznym. Szmak. Byśmy zabili wszystkich, ale nie ciebie, panie wielkie słowa. Nie. Lady Ha chce cię. Ale nie za bardzo. Więc wasza misja to porażka. Sromotna. Kiderze Quillu, ci niewydarzeni łowcy twierdzą, że Lady Hellbender wynajęła ich, by nas zabili. Ej, nie jesteśmy ciemajdami. Należymy teraz do Ligi. Sam mówiłeś, że będzie nas ścigać na koniec wszechświata. Liczyłem, że wyślę potwora, a nie tych dwóch. Zmordzilibyśmy was. Ale spokojnie, to tylko początek. Słyszałeś, Peterze Quillu? Dobra wieść. Tak, rewelacyjna, Drax. Nie posiedzimy długo w tej klatce. O nie. Przyjaciele nas wyciągną już zaraz. Bardzo zaraz. I pożałujecie, że was nie zabili. Zamilczeć. Dobra, czekajcie, jak tutaj stąd wyjść. Miło, że wreszcie się pojawiłaś. Byłoby jeszcze milej, gdybyś w ogóle mnie nie opuszczała. Nie opuściłam. W jednej chwili świetnie się bawiliśmy, a po chwili... Chwila, użyłaś mnie jako przynęty? Cóż, twój plan wypalił. Nawet za bardzo, skoro jesteśmy w kiciu. Tkwimy w więzieniach, które sami tworzymy, Peter. Hej! To wielki błąd! Jestem niewinny! Kosmo? Jesteś tam? Kosmo! No dobra, kurczę. Ja cię sunę, co teraz? Spróbujmy tą... Aha. Halo? Kosmo? Muszę skorzystać z toalety. Jestem Groot. Te, łapy precz od niego! O kurde, patrzcie, kto idzie. O, ten szkodnik mnie podrapał. To jest początek. Zamorduję cię. Hehe, ekipo. Nie spodziewałem się was. Ciumaj, flardzie. Flardzie? Tak,
Brudożujny flat. Stój pyski właszcza. No. No przestań, stary, o co ci chodzi? O ciebie, przez ciebie odeszliśmy. Jestem Groot. Tak, ty też. Przestań z nim gadać. Rocket, Brachu, no co ty, szło nam przecież świetnie. Jesteście lepsi niż jacyś łowcy nagród. Prych. Co mówisz? Powiedziałem prych. Nie mówi się prych, tylko się prycha. O, teraz czepisz się, że źle wyrażam siebie. Wiesz co, straszny jest z ciebie hał. Jestem Groot. Hał, hał. Jestem Groot. Ja hał, czy też? Hał, znaczy hał, hał. Co? Ty hałty stroisz? Mówiłem ci bazylion razy, nie jestem hałtnym zwierzęciem! Co ty tam hałcisz? Ty... O cholera. Co to za czarostwo? Gdzie jesteśmy? Wyjście dalej są w nowe. Kosmo! Jak się masz, stary? Chcieliśmy... Te psiaki fajne nawet. Strażnicy Galaktyków, powiecie, Kosmo, czemu wy włamali się do kory Kontinuum? Albo Kosmo za chwilę wam tu gorszy gulag wyczaruje. Włamali się do... Ty nie próbuj dawać Kosmo żarcia kota, Pieterze Quillu. Wy działacie z brat krwi. Odwracacie uwagę, żeby wredny szop i myślące drzewo mogli używać kory Kontinuum. Pewno z powodu egoizmu. Kosmo także wie, że Strażnik Galaktyków ma namierzacz nowy na statku. Dobra, jestem pewien, że to jest wielkie nieporozumienie. Tak? Tak. Jesteśmy, bo coś się stało na skale. Strażnicy Galaktyk byli na skale nowy. Szukaliśmy centurionki, żeby spłacić grzywnę. A co? Bardzo dziwne przekazy krążą po galaktyce. Zupełnie jak króliki wiosną. Kosmo posłał wiele zespołów śledczych, nie wrócili. Ale skala nowy przesyła teraz sygnał. Strażniki Galaktyki niech mówią, co widzieli. Korpus Nowa walczył ze sobą. Jestem Groot. Tak jakby się szaleju najedli, albo... Wstąpili do sekty. No, ten rytuał z kapłanem? Wciąż gadali o obietnicy. W tej chwili, ser. Bractwo Drapieżnych. Sekta Strefy Ujemnej. Powszechny Kościół. Stop! To oni. Ten dziadek, co z nimi jest, wybuchł mu statek na Halas Hope. Wielki unifikator Raker, przywódca powszechnego kościoła prawdy. Kosmo, coś teraz świta. Stara sekta, potężna w czasie wojny galaktycznej, ale teraz już nie. Mówiłeś, że skała przysłała sygnał, a jeśli ich religia ma coś... Nie. Powszechny kościół prawdy przepadł ze Złotym Bogiem. Chcemy zbadać Halas Hope dla ciebie. Jestem Groot. Co? Twoje zespoły nie wróciły, tak? Jestem pewien, że brakuje ci ludzi. A my też chcemy się dowiedzieć, co się stało. Chcemy? Więc zbadamy to dla ciebie. Zawsze masz haczyk, Pieterze Quill. I to nie taki z mięskiem. Fajny ten labrador. Uzun miał labradora, naprawdę fajny pies. Co zatem strażnicy Galaktyk chcą w zamian? Proste. Wycofaj zarzuty. Powiedz korpusowi, żeby wszechumysł darował karę. Wtedy polecimy. To wcale nie jest tak łatwo. Potrzebujesz nas, pieseczku. Nas? Na razie. Chyba, że polecą inne głupki. W Związku Radzieckim
Kosmo nie wierzyłby kapitalistycznej świni. Ale to nie jest mateczka. I Kosmo wie, co to jest depozyt. Wasz statek zostaje w Nowhere. Co? Weźmiesz nasz statek? Mój. Jak znajdziemy Halas Hope? Zapytaj Shopa. Chodźcie, esencja na czas. Kurde, gadający pies. Ej. Dokąd właściwie idziemy? Do pierwotnej osady. Z dawnych czasów. Nim pojawili się Tiwanie. Pierwsza kolonia górnicza nadal istnieje? Da. Jest opuszczona. Głównie. I bardzo ściśle zastrzeżona. Czy ja mogę tutaj coś zrobić? Nie mogę. Czy to tutaj się włamałeś? Włamałeś, sugeruje trud. Chwila. To jest Kora Continuum? To najlepszy sposób na dosięgnięcie statku Nowy, nim znowu odleci. Znalazłeś Korę? Gdzie ona jest? Statek Nowy jest obecnie w układzie Eliedra. Orbituje wokół śmieciu planety. Kontrakcja? Kosmo nie zdziwiony, ale wredny Shop lubi śmieciowa planeta. Ich toalety to źródło cennych informacji. Cała planeta, dobra, wiecie co, Drax. Niech sobie zmieni strój na ten. Tutaj założymy ten standardowy pierwszy strój. Grut niech sobie zmieni na ten o. Teraz. Planeta nadaje obecnie ten sam sygnał, co skałę nowy. Kosmo nie rozumie zamysłu, ani intencje. Wszystkie te bary i lokale z zakładami. I burdele. Może nie jest to taka zła zmiana. Kosmo z bólem zgadza się z zabójczynią. Wy się zabawialiście, a tam... Dosyć. Odnajdziemy Korel i ocalimy kontrakcję. Może nie powinniśmy obiecywać zbyt wiele. Jesteśmy strażnikami galaktyki. Tym się właśnie zajmujemy. Jestem z tobą, Peterze Quillu. Jesteś? Oczywiście. To była porywająca przemowa. Lizus. Ile osób wie o tym miejscu? Dość. Tu nie transmisja przez galaktykę. Ale naukowcy przybywają z wielu stron. Gdyby Thanos wiedział, że to tu jest. Nieżywy król Tytan nie zagraża już sprawie. Jestem zaskoczony, że Gryzoniowi udało się obejść twoje zespół. Więc co to jest? Jakaś kolejna winda? Jestem. Sami się przekonają. Proszę ustaną z boku, strażnicy galaktyki. Wow. Co to za wspaniałe czary? Wiesz, jakby nigdy nie widzieli wielkiej międzywymiarowej ręki. Proszę, wejdę na rękę. Co, jak coś pójdzie nie tak? Jak tutaj wrócimy? Z paszportem. Możliwa komunikacja z Kosmo i, jeśli trzeba, sprowadzenie strażników galaktyki z powrotem. Jestem Groot. Lepiej ty to weź zamiast kapitana bohaterskiego. Już czas. Sprawdźcie statek nowy. Użyjcie paszportu, by przekazać ustalenie. I pogadasz z wszechumysłem? Pozbędziesz się tej grzywny, tak? Kosmo się postara. Powodzenia, strażnicy galaktyki. Widzicie jakieś pasy? Tym razem lepiej nie wymiotuj. Jest. Magia? Miałem na myśli oszałamiające. Jestem Groot. Przyzwyczajcie się. Jesteśmy w kosmosie? Jesteśmy gdzieś między przestrzeniami, wymiarami, czasem, a nawet rzeczywistościami. Co masz na myśli pomiędzy? Teoretycznie moglibyśmy udać się gdziekolwiek i kiedykolwiek. Nawet do miejsc, które nie istnieją. Ale istnieje. Widok jest niesamowity. Avengersi! Razem! Co to za nazwa? Avengers. Ten dźwięk jest normalny? Normalny? Niczego jeszcze nie słyszałaś. O, Pat Benatari Jonge, czuwajcie nad nami. Do jakich bogów się zwracasz? Do bogi. Ja cię pierdziu. Drax? To nie ja się śmieję, to z pewnością złowrogi omen zwiastujący naszą śmierć. Najdę się gdziekolwiek się schować. Albo to alternatywna rzeczywistość. Znam ten dźwięk. Jestem z ciebie dumny. Na pewno alternatywna rzeczywistość. No proszę. Patrzcie! To Spider-Man! Chwila.
To jest ziemia? Peter! Mama? Chodź, twoja studniówkowa para już jest. Wejdź, Janie. Peter będzie za chwilę. Serio? Janie? Okej, okay, następny przystanek Halas Hall. Chyba. Trzymaj się, Groot. Jedziemy. Oflarczona chale! Okej, okay, czyli jazda! Wow, może być. Wszystko okej? Okay? A wygląda okej? Okay? Czekajcie, tutaj coś mogę... Trzymajcie się, zajmę się grawitacją! Moście, więc utkniemy tutaj na zawsze. Rocket, brachu! Czego mam szukać? Drax, powiedz Joomlordowi, że pseudograwitację w hiperbarycznych śluzach generują zewnętrzne przewody zasilania. Bestia radzi, by poszukać przewodu zasilania. Jasne. A jak coś takiego wygląda? Powiedz mu, że oznaki zasilania są widoczne na jego wizorze. I żeby przestał zadawać tyle splaszałych pytań, tylko nas ściągnął. To może być to, czego nam trzeba. Więc podnieś to wreszcie. Dobra, tu coś jest. Dobra. Zaraz sprowadzę was na ziemię. Mam jakiś akumulator. Wygląda na cały. Może się przydać. Powiedzcie Smarlordowi, żeby go zabrał. Zabierz ją, Peterze Quillu. Dobra, zabrałem. Gdzie go postawić? Nie widzę niczego przydatnego! Niech mu ktoś powie, że nie odwalę za niego całej roboty! Użyj wajzora, Peter! Tu coś jest. Zaraz zobaczymy. Rozgałęźnik elektryczny, a tu drzwi. O czym poznałeś? Po braku grawitacji czy ogólnym zniszczeniu? To niezaprzeczalne oznaki. Okej! Okay. Mam tu dwa przewody! Niech mu ktoś powie, żeby je włączył! Dzięki, brachu! Dobra! Akumulator gotowy, Gamora! I nic się nie dzieje! Poważnie? Jestem tu! Dobra, powiem mu! Posłuchaj mnie, Pataroczu! Powiedz mi, co widzisz! Niebieski drut i dwa wtyki, żółty i czerwony. I duże zielone coś! Zielonego nie tykaj! Możesz na razie się nie wycierać! Okej! Okej! Dobra! Wsadź przewód do któregoś wtyku! Musimy to tylko odpalić! Którykolwiek? To nie chirurgia! Wybierz sobie któryś! Raz flur wie śmierć! O, szlak! No i dotknąłeś zielonego! Mówiłem ci! Zaflurwiście, Quill! Trzymajcie się! Wszyscy! Ja cię pierdzę. Co jest? Grawitacja dalej nie działa. Miałeś jedno zadanie, Quill. Zrobiłem to Matko, córko. Dobra, grawitacja. Ciekawe, ilu udało się ujść z życiem. Niewielu. Wyjaśnij swój pesymizm. Imponujące, Peterze Quill. Nie wiedziałam, że to potrafisz. Ja też nie. Ta broń staje się całkiem potężna. Drugi raz przekształcili się w ten sposób. Trzeci. Jeśli to był trzeci, to kiedy był pierwszy? W dniu mojego porwania, gdy umarła moja mama. Kontynuujmy nasze dochodzenia dla psa. Najpierw musimy usunąć ten wrak z drogi. Groot ma rację. Przesuniemy to używając prądu. Błyskawice mamy teraz. Dobra. Spoko. Dobra. Gdybym miał jednostki, to założyłbym się, że Kundel wiedział, co nas tu czeka. Niech ktoś powie Quillowi, że trzeba to ruszyć, żeby móc ruszyć. Opowiedz mi o tym zleceniu, Kuzeniu. Czemu? Próbuję znaleźć z tobą płaszczyznę porozumienia. Myśl o tym, że wciąż nie mamy grawitacji, koleś. Kontaktujemy się z kosmosem, żeby dać znać, co dotąd znaleźliśmy. O jakie hasło ci chodzi? Jestem Groot. Dobra. Groot nie zadzwoni do Kundla, zanim nie ustalimy hasła. Może się przydać, gdy osaczy nas to, co jest na statku.
Może Quill zabił? Za mało dyskretne. To musi być coś, co mogłoby się pojawić w zwykłej rozmowie. Hasło to podcinanie. I wstrzymajmy się z kontaktem z Kosmo, aż ustalimy, co się tu dzieje. Ujednolićmy też korzystanie z terminu PIS do raportu dla psa, aby wyróżnić informacje ważne dla naszego dochodzenia. Jasne, stary. PIS do raportu dla psa. Coś skłoniło członków korpusu do porzucenia statku. Może wszyscy rzucili robotę? Niektórzy nie poddają się, gdy sytuacja robi się trudna. To był przytyk? Nie, to była ostra krytyka. Jestem. Oni wkurzeni? Słuchajcie, Rocket odszedł, ale wróci. Tylko to się liczy. Co z dochodzeniem dla psa? I z tym, czy z Nikki i Corel wszystko w porządku. Dobra, wiele rzeczy się liczy. No, od dawna nie było nic do zebrania. Nic, nie znaleźliśmy żadnych przedmiotów. Ciekawe, co jeszcze potrafi broń Petera. To jedyne przejście, ale drzwi są odcięte od zasilania. No i już. Dobra. Dlaczego to się powtarza? Znowu, wszyscy to czuliście, tak? No. To samo się wydarzyło, gdy próbowałem przywrócić grawitację. Zawsze ma jakąś wymówkę, co nie, Groot? Dust. To mi wygląda na powtórkę ze skały. Zaiste. Widać ślady desperackiej próby obrony ostatniej pozycji. Ostrzeżenie May Ra. Wiem tylko, że powiedzieli nam, że opuszczamy strefę zastrzeżoną i to mimo, że powinniśmy tam zostać jeszcze przez całą rotację. Na początku się ucieszyłem, myślałem, że może uda nam się wyjechać na urlop, ale potem się zaczęło. Nie wiem, w którym miejscu to się zaczęło, ale objęło cały statek. Ludzie zaczęli się zmieniać. Na początku myśleliśmy, że to jakiś wirus, może dlatego opuściliśmy strefę zastrzeżoną, ale było coraz gorzej. Chcieli, żeby ludzie się na coś nawrócili. Próbowaliśmy skontaktować się z nowym Xandorem, ale wszechumysł nie odpowiadał. Niedługo potem zaczęli się zabijać. Wybrali dobre miejsce. Jeśli doszło do walki, to gdzie są ciała? Dobra uwaga. W hangarze ewakuacyjnym też ich nie było. Może wszyscy uciekli? Nie liczyłabym na to, Peter. Okej, musimy dostać się do biura Corel. Niech ktoś powie Quillowi. Daj spokój. Nie możemy ze sobą po prostu rozmawiać. Dobra. Chyba wiesz, że twoja dziewczyna pewnie nie przeżyła. Teraz jesteś po prostu złośliwy. Wciąż tylko awaryjne zasilanie. Wpis do raportu dla psa. Brak zasilania w kilkunastu sekcjach statku. Co nam umyka? Omówmy to, co już wiemy. Twoja dziewczyna nas aresztowała. Tak jak kościelnik, wielki unifikator Raker, a później jego statek wybuchł. Wiedziałem, że to się przyda. Gdzie? Wziąłeś klucz. Kluczniki otworzył. Żeby nie dostała drzwi. Go jej mama. Mogliśmy go sprzedać, jest wart kilka tysięcy jednostek. Wiesz, co Korpus Nowa robi z tymi, którzy ich okradają? Jestem Groot. Rozejrzyj się. O ile chcesz się założyć, że nie ma tu dość członków Nowa, by nas stracić. Tada! Dobra, szybko strzelnąć broni sobie ulepszymy. Namierzanie składników, przyspieszenie, odnowienie pancerza. Skanowanie taktyczne. Dobra, kupimy jeszcze to. Także więcej już nie damy rady. Ty nie znajdziesz nigdzie indziej. No proszę. Mam jakieś przejście chyba widzę. Dokładnie. Może Lady Hellbender wysłała potężną bestię, by nas pożarła. Co chcesz tu znaleźć, Peterze? Nikki znała różne tajne przejścia na statku. Może zostawiła jakąś wiadomość czy coś? Lubisz te dziewczyny? No chyba, znaczy, mamy ze sobą wiele wspólnego. Trochę przypomina mi mnie samego, wiesz? Nie wiem. To nie jest ważne. Chciałem się tylko upewnić, że ona i jej mama są bezpieczne. Frekwencja kadetki Gold. Pomyślałem, że powinna pani wiedzieć, że pani córka nadal opuszcza co najmniej połowę swoich sesji treningowych, a kiedy już się pojawia, często jest na nie spóźniona. Dobra, resztę macie tekstu samego do przeczytania. Czekajcie, teraz co? O, tutaj coś jeszcze jest. O co właściwie chodzi z Quillem i tym dzieciakiem, kadetką? Nie wiem. Myślałam, że próbował ją uratować, żeby zaimponować Corel. Jestem Groot.
Jak to zadziałało? Na moim statku jest namierzacz. O, tu coś jeszcze jest. O rany. Kartoteka Draxa? Musi to zobaczyć. Postęp w osiągnięciu. Rozerważny kapitan 6/8. Ciekawe, czy coś znaleźli. Na przykład łącznik zasilania? Albo coś, co podpowie nam, co się tu stało. O nie! Proszę, nie! Czy znałeś tego pracownika technicznego, widerze Guilu? Nie. Czyżby ci ulżyło? Tak. Co do flur wy wyprawiacie? Chodźmy już! Dobra. A teraz eksplorujemy tunele techniczne. Nie zaszkodzi, prawda? Lepiej je sprawdzić, niż coś przeoczyć. Po prostu nie wygląda to bezpiecznie. Tu coś jest? Nie, to zamknięte. Kurczę, powiem wam, że o, w końcu coś znalazłem. Ciekawe, czy połączenie statku z wszechumysłem też zostało odcięte. Jeśli znajdziemy jakąś konsolę, to sprawdzę. Żałuję, że nie znam lepiej rozkładu tej bali. Moglibyśmy ustalić, gdzie to się zaczęło. Wiesz, gdzie jesteśmy, Gamora? Nie bardzo. Ci z Nowy nigdy nie spuszczali mnie z oka. Mieli dobry powód, by ci nie ufać. Znowu to? Stwierdziłem tylko, że brak zaufania Nowy nie był bezpodstawny. Im dłużej się sprzeczamy, tym mniej znajdziemy. Bardzo inspirujące. To tekst z wycieraczki? Po prostu siedzimy w tym po uszy i musimy współpracować, żeby się wygrzebać. Kurczę, zastanawiam się, czy nam zaskoczyć. Może to wszystko zaczęło się w strefie zastrzeżonej. Co masz na myśli? To logiczny punkt początkowy. Był tam zarówno ten statek, jak i Raker. I my także. Aha. Okej. Okay. Znaczy podejść. Nic dziwnego, że potykamy się w ciemności. Uhuhu, widzę cię, seksowna bestia. Skończ flirty, Rocket. To nie powinno być do góry nogami? Tylko jeśli chcesz przesłać całą moc statku w sufit. Nie widzę w tym żadnego sensu. Musi być jakiś powód. Pewnie zły. Sprawdź konsolę. Możemy jej użyć do reinwertowania rdzenia. Czy deinwertowania... Diver? Rocket! Konsola jest zabezpieczona, bo ramiona montażowe są schowane. Jeśli je wysuniemy z bocznych paneli, to będzie można obrócić rdzeń. Na górze musi być więcej maszynerii. Gamoro, podsadzisz mnie? Oczywiście! Tutaj coś znajdziemy? Już czas! Do dzieła! Aby maska Petera Quilla poprowadziła nas swą tajemniczą moc. Tam na górze na pewno coś jest! Oczywiście! O kurde, ale czekajcie, gdzie ja tu muszę na górę wejść samą? Ha, wygląda na to, że bez zasilania ramiona ani drgną. Pewnie dałoby się je odpalić. Ja! Muszą tu gdzieś być ogniwa zasilające. No cóż, to nie zadziałało. Świetnie, udało się! Wiesz, te pukawki nadałyby się lepiej na narzędzia niż na broń. Jasne. Wiecie co? Zajmijmy się drugim ramieniem. Ja sobie jeszcze zejdę na dół i zobaczę, czy możemy te drzwi otwierać. Ale chyba raczej nie bardzo, dobra. Dobra, Gamoro, uwolnijmy drugie ramię. Okej. Okay. Strasznie mało tych zagadek jest środowiskowych. Wow, błyskawica. Naciśnij 2, aby wyposażyć się w błyskawicę. Błyskawica odbija się od wrogów, którzy znajdują się blisko ciebie. Błyskawica obezwładnia na krótki czas trafionych wrogów. No fajne. Hej, mamy towarzystwo! Tak, to znowu te zainfekowane świry! Tak, miałem nadzieję, że znajdziemy korpus Nowa, ale nie taki! Teraz wiemy, kto odwrócił rdzeń, ale po co?
strzelać przy rdzeniu reaktora! Te zwiry raczej nie dbają o ryzyko. Rozprawia się z tymi głupcami! Kontynuujcie dochodzenie! Nie! Zły pomysł! Najpierw załatwimy morderczą bandę! Będzie bolał! Tak! Unikaj trafień tymi dużymi klubami! Mam tyle zabawek! Bardzo dużej duży! Uwaga! Sięgnęli po duże spluwy! Wreszcie! Mówią moim językiem! Kurde, Bela. Czy to trafi do naszych oficjalnych akt? To nie jest korpus Nowa! Nie mogą nas ukarać! Będzie pięknie! To na pewno nie jest korpus Nowa, którego szukałem! Za to ten sam, którego się spodziewałam! Nie wiem, co jest gorsze! Gliny Nowa czy kult Nowa? Hej, to zupełnie co innego! Pośród nich mogą być... Zauważyliście, że gdy obróciliśmy reaktor od przycisku, dudnienie ustało? Musimy dostać się na górę i sprawdzić dlaczego. Do raportu dla psa. Rocket! Mamy punkty do przypisania. A wiecie co? Były też bajery, dziennik. Tego wam nie przeczytałem. Ale jazda, dosłownie, czekajcie, bo mi się znikła myszka. Co widzisz na tej konsoli? Wstecz. Samouczki. Galaktyczne kompendium. O, tu mamy postacie. O kurczę, tego nawet nie widziałem. Tu mamy frakcje, strażnicy galaktyki, łowcy, wojna galaktyczna, Hitauri, Kree i tak dalej. Stwory, o proszę. Miejsca. Przedmioty, o, no właśnie. Możemy sobie to obracać? Nie, możemy sobie tylko czytać. Fajne, fajne. I archiwum. To są te notatki, które żeśmy do tej pory odnaleźli. Że musisz podejść i czynić honory. Aha, jeszcze punkty mamy. Zdolności do wydania. Oko cyklonu. Star-Lord zbija się w spirale w powietrze, rzucając granaty na znajdujących się pod nim wrogów. Wszyscy przeciwnicy w zasięgu wybuchu otrzymują średnie obrażenia i zostają mocno oszołomieni. Dobra. Okej. Dobra, co teraz? Aha, tą konsolę trzeba uruchomić teraz. Może zabójczyni znowu wie, jak przekierować te maszyny. Mam doświadczenie. Niespodzianka! To jedna wielka winda. Możemy nią wjechać na samą górę. Pewnie szeregowcy i technicy Nowy nie dostają fajnych latających wdzianek. Typowe. W tych czasach nikt nie szanuje techników. Jeśli zależy ci na wydajności, to musisz... O! Las! Ramy blokujące! Chcą nas zatrzymać! Mamy kolejne świry! Markacze znowu zreinwestowali rdzeń! Więc musimy go reinwertować! Jak zetniemy kilka głów! Wielkie witaminy! Nie podoba mi się to strzelanie przy reaktor, nie? Ma on słony przeciwlaserowe! Śmiesznie! Bombardował Quilla! Bierz wroga, Groot! Jak mi tarcza, to miny! Mam dość! Zmniejszyłem zagrożenie! Wracaj do walki! Na wielkie problemy, wielkie rozwiązania! Dzięki, Drax! Gamora! Podbicie! Odsłonił się! Nareszcie! Koniec! Uciekać od tych min! O, się nie zapomnie. Jak to się mówi? Mniej zabójca, ale boli tak. Który to już raz ratuje babczynki? Witek! O, szlag! Uwaga na materiały wybuchowe wielkiego!
trzeba się wspomóc. Jestem. Wiem, że muszę celować, ale te klauny prowokują do strzelania. Oni robią sobie ze mnie żarty, Quill. Chcę, by się zamknęli. Ci goście to przygłupy. Próbują nas rozproszyć, wytrącić z rytmu. Nie wiem jak wy, ale ja mam dosyć tych ich sztuczek. Koniec z tym! Kto jest ze mną? Pola Ulta muszą poczekać! Ale będzie zabawa! Pora coś... Rozmajcie te miny! Jakie miny? Uważajcie! Duży ma miny! Gamoro na plasterki! Płód z całej pary! Jest moc! Marionetkę, Groot! Działasz, Rocket! Ostrożnie! Drax, leć! Działam! Cel jak na dłoń! Kurde, jaki twardy gość jest. Spróbuj teraz rzucić minę! Ładujmy sobie broń. Podczas latania musimy zabić 20 przeciwników. Dobra. Moi drodzy, to byłoby na tyle. Kończymy materiał. A, jeszcze to co mam jeden, tylko przeciwnik. Czekajcie, sfrontnimy go oczywiście. Dobra, gra się nam zapisała, moi drodzy, generalnie. To nie zadziała, mięśniaku. Na szczęście mamy do dyspozycji pomieszczenie sterujące. Także to wszystko. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.